Dziś powiem Wam o bardzo tanim, naturalnym środku, który potrafi zdziałać cuda w naszym organizmie, a przy tym nie posiada żadnych skutków ubocznych. Jest to dimetylosulfotlenek, w skrócie DMSO. Myślę, że niektórzy z Was już o nim słyszeli, ale z pewnością wielu z Was usłyszy dziś o nim pierwszy raz. Dowiecie się, jak go właściwie stosować i w czym Wam może pomóc. A wachlarz jego zastosowań jest naprawdę imponujący. Zapraszam do oglądania. DMSO to transparentny i bezwonny płyn, pozyskiwany jako produkt naturalny z drewna. W licznych badaniach naukowo-medycznych udowodniono wspaniałe właściwości zdrowotne i lecznicze DMSO. Na podstawie literatury i artykułów naukowych można określić DMSO jako bardzo bezpieczny naturalny środek stosowany na ogromną liczbę chorób i dolegliwości. Stosowany często przez właścicieli koni, tani i bardzo skuteczny przy różnych dolegliwościach i kontuzjach. DMSO wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwzakrzepowe, antybakteryjne oraz regenerujące na cały organizm. Pomaga w szybszym gojeniu się ran, odleżyn, likwiduje odciski, może pomóc w atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy, różnych problemach skórnych itd. Naprawdę ma bardzo dużo zastosowań, ale szczegółowe informacje znajdziecie w artykule na moim blogu. Naprawdę, tam są informacje bardzo szczegółowe. Tutaj chciałam Wam pokazać krótko, jak ja używam DMSO. Po pierwsze, nigdy nie stosujemy nierozcieńczonego płynu. Do smarowania używamy stężenia 50-75%. Zasada jest taka, że czym wyżej, tym mniejsze stężenie, ale o tym dokładnie także piszę w artykule. Najpierw zrobię sobie 50% stężenie DMSO. Do 50-ml buteleczki nalewam połowę płynu DMSO, a więc będzie to 25 ml, oraz tyle samo wody, u mnie ozonowana. Buteleczkę zamykam, a następnie oczywiście podpisuję. To bardzo ważne, żeby nikt się tego na przykład nie napił przez pomyłkę. Trzymam w zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej aż do wykorzystania. DMSO w takim stężeniu używamy do smarowania kończyn górnych, na przykład dłonie, ramiona, barki, ale też szyja, łopatki, plecy, górna część itd. Ja mam problem z barkiem, czasami mnie pobolewa, wtedy właśnie używam DMSO w takim stężeniu. Ważne, żeby ręce oraz miejsce na ciele, gdzie stosujemy DMSO, było czyste, bez żadnych mleczek, balsamów, środków myjących, bo wszystko zostanie wprowadzone w głąb organizmu. Po wchłonięciu po jakimś czasie można ponownie założyć odzież w tym miejscu. Uwaga, jeszcze Was chciałam ostrzec, że po zmieszaniu DMSO z wodą ten płyn, ten roztwór robi się taki dosyć ciepły. Oczywiście po jakimś czasie z powrotem ma temperaturę pokojową. W ten sam sposób można zrobić inne stężenia. Ja zrobiłam sobie jeszcze tutaj stężenie DMSO 70%, które zamierzam zastosować na bolące łydki, kolano w celu regeneracji. Więcej informacji, jakie stężenie, na co dokładnie stosujemy, opisane jest na moim blogu. No i jeszcze najważniejsze wskazówki związane ze stosowaniem DMSO. Pamiętajcie, że aby się pozbyć swoich różnych dolegliwości, to równolegle należy zadbać o takie rzeczy jak odpoczynek w spokoju, picie większej ilości płynów. Oczywiście nie muszę Wam mówić chyba, że powinna to być w większości woda z solą, kłodawską lub himalajską, herbatki ziołowe. Należy zadbać o odpowiednią dietę, no i otaczać się życzliwymi ludźmi z dobrą energią, a nie tylko samo używanie DMSO. No, samo używanie DMSO może bardzo szybko pomóc, ale szybko też dolegliwości mogą wrócić. No i oczywiście następna zasada, przed zastosowaniem rozcieńczonego roztworu DMSO należy wykonać test odnośnie tolerancji. Ja tego nigdy nie robiłam, ale faktycznie warto to zrobić przed pierwszym użyciem. W tym celu na zgięcie łokcia nakrapiamy kilka kropli rozrobionego z wodą płynu, obserwujemy przynajmniej jakąś godzinę, czy tam się coś nie dzieje. Można poczekać nawet cały dzień. Sprawdzamy, czy nie pojawiły się jakieś odczyny alergiczne, jakieś silne podrażnienie lub inne nieprzyjemne dolegliwości. Jeśli coś nas niepokoi, no to po prostu nie stosujemy DMSO. Co do możliwości stosowania DMSO, może być stosowany samodzielnie lub wzmacniać działanie innych substancji, na przykład chlorku magnezu. Ja tak też czasami stosuję oliwkę magnezową i także DMSO, jak gdyby razem po sobie.
Wtedy lepiej ten chlorek magnezu wchłonie się przez skórę. Także maść, którą sama robię z żywokostu, również podobnie stosuję. Często najpierw DMSO używam, a potem jeszcze sobie używam tej maści z żywokostu. Dodam jeszcze, że podczas stosowania DMSO trzeba też uważać na posadzkę, elementy plastikowe wokół, bo jeżeli kapnie takie czyste DMSO, no to odbarwia szybko bardzo te rzeczy. Ja tego oczywiście nie sprawdzałam i nie zamierzam, ale wolę uprzedzić Was, ostrożności nigdy za wiele. No i jeszcze jedno, po zastosowaniu na skórę odpowiedniego stężenia DMSO z wodą może pojawić się swędzenie, miejscowe zaczerwienienie, które mija po około od kilku minut do około pół godziny u wrażliwszych osób. Nie powinno się wtedy drapać tego miejsca, gdyż spowoduje to silne pieczenie. Natomiast jest to naturalny objaw, skóra szczególnie na początku jest nieprzyzwyczajona do tej nowej substancji. Ja się już do tego przyzwyczaiłam, jednak czym dłużej się używa, to z czasem zupełnie nie przeszkadza to i wręcz przestaje nas swędzić i piec to miejsce. Jeśli pieczenie czy swędzenie jest bardzo mocne, to można też po chwili pozostałe DMSO wytrzeć wilgotną ściereczką lub zmyć resztę DMSO obficie czystą wodą. Ja przy stężeniu 50% nie mam żadnego swędzenia, ale już na przykład przy 70% czasami lekko swędzi miejsce, które smaruje, jednak po kilku minutach, kiedy już się wchłonie DMSO, to mija. I jeszcze chciałam jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, że DMSO takie stężone w roztworze bardzo ładnie się wchłania. Po tych 15-20 minutach nie ma ani tłustego filmu na skórze. No, możemy po prostu z powrotem ubrać odzież i nie przeszkadza to, nie ubrudzi nam się ona, jak przy wielu innych specyfikach. No i to koniec już tego krótkiego filmiku. Jak zawsze dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie. A po więcej informacji odsyłam Was do naprawdę szczegółowego artykułu na moim blogu. Pa, pa!